Cześć! Bardzo miło mi Was powitać w drugim materiale z tematów fundamentów zdrowia. Fundamenty zdrowia to jest podstawa zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, która pomoże nam zredukować zbędne kilogramy oraz poczuć się dobrze. Dzisiaj w drugim temacie fundamentów mamy makroskładniki, czyli białka. Tłuszcze oraz węglowodany składniki, które są nam bardzo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to ja jestem Karolina, jestem dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem oraz trenerem personalnym, i w tych materiałach będę pokazywać Ci, jak żyć w zdrowy sposób. I cieszyć się wymarzoną sylwetką. Także nie przedłużając, zaczynamy, przechodzimy do drugiego fundamentu. Zacznijmy sobie od białka. Myślę, że wokół białka narosło wiele mitów: Czy białko uszkadza nerki? Postarajmy sobie odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Białko nie uszkadza nerek, nie ma takich potwierdzeń w nauce, w badaniach naukowych, natomiast jeżeli mamy dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób nerek, czy też sami zmagamy się na przykład z przewlekłą niewydolnością nerek, no to w takim przypadku należy uważać z... Zbyt dużą ilością białka. Natomiast osoby, które są zdrowe, które trenują albo i nie trenują, mogą spokojnie spożywać białko i nie bać się o zdrowie swoich nerek. Teraz mamy taką kwestię pochodzenia białka. Mamy dwa rodzaje białka: białko pochodzenia zwierzęcego oraz białko pochodzenia roślinnego. Białko pochodzenia zwierzęcego to na przykład jajka, mięso, ryby. Natomiast pochodzenia roślinnego to warzywa strączkowe, soczewica, ciecierzyca, czy też na przykład tofu, które dodatkowo jest bardzo dobrym źródłem wapnia, żelaza i innych bardzo ważnych składników. Ile tego białka tak naprawdę najlepiej jeść? To wszystko jest dosyć indywidualne, natomiast śmiało myślę, że mogę powiedzieć, że od 1,4 do 2 gramów białka na kilogram należnej masy ciała może, możemy spożywać. Tylko tutaj uwaga, musimy to przeliczyć na należną masę ciała, czyli jeżeli mamy dodatkowych 10 kilogramów, to nie obliczamy tego na to, ile aktualnie ważymy. Tylko przykładowo, mamy kobietę 160 cm wzrostu, 80 kg masy ciała, to jej należna masa ciała, według takiego wzoru jest ich parę, natomiast ten wzór jest bardzo często przez dietetyków używany: to jest wzrost odjąć 100, czyli 160 odjąć 100 to należna masa ciała 60 kg. Jeżeli przyjmiemy sobie 1,5 grama białka na każdy kilogram należnej masy ciała, no to mamy 60 razy 1,5, to mamy 90 g białka. Powinno to być spożywane codziennie. Najlepiej rozkładać to mniej więcej na każdy posiłek, bo warto wiedzieć, że białko w posiłku powoduje, że jesteśmy dłużej najedzeni. Porównajmy sobie takie dwa posiłki. Mamy na przykład płatki kukurydziane na mleku, gdzie płatki kukurydziane to są węglowodany. Mleko wbrew pozorom to też duża ilość węglowodanów, nie tylko białko, bo czasami nam się kojarzy, że a mleko to białko. Natomiast w mleku jest też również dużo węglowodanów. I teraz. Ten posiłek ma kumulację węglowodanów. Nie mamy tam źródła białka ani tłuszczy, więc prawdopodobnie nie będziemy najedzeni na długi okres czasu oraz wyższy będzie indeks oraz ładunek glikemiczny, czyli. To jak glukoza nam szybko podskoczy do góry, jak cukier we krwi będzie bardzo szybko e, wzrastał do góry. Takie posiłki na pewno nie są bezpieczne dla osób z insulinoopornością, z cukrzycą, a te schorzenia właśnie są powiązane z dodatkowymi kilogramami. Więc jeżeli mamy dodatkowych 10, 15, 20 kilogramów, to również jest to wysoce prawdopodobne, że mamy problemy z glukozą, z insuliną i może jeszcze nie mamy na przykład cukrzycy typu 2, ale mamy już insulinooporność. To naprawdę bardzo bardzo dużo osób ma, a niekoniecznie zawsze o tym wie, bo na przykład nie bada się, nie bada się regularnie raz w roku i jest nieświadomy tego stanu. No i teraz drugi posiłek, który jest już prawidłowo skomponowany, czyli owsianka może być na mleku krowim, na napoju roślinnym albo i na wodzie, jeżeli ktoś taką preferuje, z dodatkiem orzechów, które są źródłem zdrowych tłuszczy oraz białka, czyli na przykład dodajemy sobie tutaj jogurt typu skyr, który jest bogatym źródłem białka i również nasyci nas na dłużej. I tutaj, jeżeli jesteśmy już w temacie białka, to Zwróćmy uwagę na to, aby wplatać do posiłków właśnie źródła białka, czyli do takich płatków na śniadanie dodać skyra. Na drugie śniadanie, do kanapek posmarowanych na przykład tylko masłem i pomidorem, dodawać sobie jajko, chudą szynkę. Na obiad, tutaj myślę, że jest mniejszy problem, porcja. Mięsa, albo strączków, albo ryba, i na kolację, albo serek wiejski z jakimś pieczywem, z warzywami, albo jajka, które również sycą nas na długo. Tutaj też taki, taka moja wskazówka, taki tip. Jeżeli jesteście na diecie, odchudzacie się i czujecie, że no, jesteście bardzo głodni tego dnia, tak, i co by tutaj zjeść, żeby nie miało to za dużo kalorii i żeby trochę nas powiedzmy. Przytrzymało do kolejnego na przykład posiłku. E, ugotujcie sobie jajko, e, i w razie czego można zjeść sobie takie jajko albo dwa jajka i do tego porcja warzyw, czyli pół papryki, ogórek. Akurat warzyw to tutaj takich niskokalorycznych bym nie liczyła tak skrupulatnie. Co innego warzywa takie jak ziemniaki, bataty, buraki, czyli warzywa skrobiowe. Natomiast warzywa niskokaloryczne pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, sałata, mix sałata, roszponka, To są takie produkty, których nie musicie wliczać w kaloryczność. Teraz wyobraźmy sobie, ile to może być 90 g białka. To może być tak, do śniadania skyr, czyli już 20 g białka, później do drugiego śniadania jajko chuda szynka drobiowa. No to już też mamy z 20 g białka, czyli już mamy 40 na obiad pierś z kurczaka w zależności od porcji, ale myślę, że takie 30 g można doliczyć. To już mamy 70 g białka i na kolację na przykład kanapki z łososiem wędzonym na kanapki to już mamy dodatkowe 20 g i tak naprawdę mamy 90 g białka na dzień. Także dla osób, które nie są na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, nie jest to takie trudne, chociaż zdarzają się też wyjątki, bo nie każdy dobrze się czuje po nabiale, nie każdy lubi ryby, no i wtedy uszczupla nam się. Ta możliwość wykorzystania źródeł białka, i czasami nie mamy po prostu też czasu na przygotowanie jakiegoś fajnego, dobrze skomponowanego posiłku. Dlatego już Wam pokażę, co możecie zrobić w takiej sytuacji. W takiej sytuacji możecie posiłkować się odżywką. Białkową. Taka odżywka białkowa w łatwy sposób dostarczy Wam prawie 30 g białka na porcję. Mieszamy ją z wodą albo z mlekiem niskotłuszczowym, z napojem roślinnym, szejkujemy tylko w szejkerze, nawet tak ręcznie, bez żadnego miksera. I mamy łatwo przyswajalne białko, które naprawdę pysznie smakuje, bo już sama testowałam. Także smak cookies mogę Wam gorąco polecić bo jest bardzo dobry. Dodatkowo nie czuć w nim chemii. To mi bardzo przeszkadza w odżywkach białkowych, że czuję, że to jest cała tablica Mendelejewa, że są chemiczne. Jest taki niefajny posmak, natomiast przetestujcie sobie właśnie cookies, drugi smak truskawka i zobaczycie, jak dobrze to smakuje. Możecie wypić taką odżywkę od razu po treningu, możecie ją włączyć na drugie śniadanie, na przykład jeszcze z jakimś owocem, żeby było źródło węglowodanów, możecie ją wypić w drodze do domu z pracy, w aucie. Chodzi o to, że jest to bardzo wygodne. Proste w przygotowaniu i smaczne. Także jeżeli brakuje wam białka, jeżeli nie macie jak go dostarczyć z diety i w ogóle dla urozmaicenia tej diety, bo jeżeli będziecie sobie codziennie przygotowywać kurczaka z brokułem i z ryżem, to uwierzcie, że będzie wam się podnosić na samą myśl, że znowu dzisiaj jest kurczak z brokułem i z ryżem. Także zachęcam do tego, żeby urozmaicać sobie te posiłki. A właśnie taka odżywka białkowa może wam je urozmaicić. Można ją dodawać też do placuszków, owsianki, pankejków, omleta, także jest wiele przepisów na właśnie posiłki z odżywką białkową. Tak w ogóle dajcie znać proszę w komentarzu, czy chcielibyście właśnie jakieś przepisy na proteinowe posiłki z użyciem odżywki białkowej. Ja bardzo lubię gotować, także chętnie bym mogła wam je przygotować na kanale, także dajcie znać w komentarzu. Podsumowując temat białka, nie bójcie się białka, nie uszkodzi wam nerek, a odżywka białkowa to nie sterydy, także spokojnie można ją suplementować. Dodatkowo białko wzmacnia uczucie sytości po posiłku i co więcej podwyższa termiczny efekt pożywienia, czyli organizm potrzebuje więcej kalorii na strawienie, przyswojenie makroskładnika, jakim jest białko, aniżeli na strawienie tłuszczy czy też węglowodanów. Także z automatów, wzbogacając nasze posiłki w białko, spalamy więcej kalorii, bo organizm musi je strawić. Także to jest bardzo ważna kwestia. Dodatkowo białko Wspomaga regenerację potreningową, także bardzo ważny aspekt, jeżeli się odchudzacie, włączcie chociaż 30 minut aktywności fizycznej dziennie. Może to być spacer, pójście na basen, na rower, rolki, trening na siłowni, trening na sali fitness, zajęcia właśnie fitnessowe, cokolwiek, co lubicie. To jest bardzo ważne. Dzięki temu poprawiają nam się wszystkie parametry, Zdrowotne w organizmie, obniża się poziom glukozy, insuliny, cholesterol, cholesterol trójglicerydy. Eee, także poprawia się jakość snu, nasze samopoczucie. To jest bardzo ważne, bo odchudzanie to nie tylko liczenie kalorii, ale to całokształt, to właśnie takie holistyczne podejście do zdrowia. I uwierzcie, jeżeli wprowadzicie te zasady, o których mówię. Poczujecie się lepiej, nie będzie takich spadków energii, nie będzie takich haseł w stylu nie mam siły, wszystko jest bez sensu, bo ja sama stosując właśnie się do tych wszystkich zasad, o których mówię, bardzo rzadko mam takie spadki energii. No, czasami, wiadomo, każdy ma gorszy dzień, ale na ogół nie mam takich stanów właśnie smutku, spadku energii, a bardzo to się oczywiście wiąże z tym, jak śpię, że śpię 7 godzin na dobę, jak jem, jem regularnie, ale nie podjadam pomiędzy posiłkami, to jest bardzo ważne dla kontroli naszej glikemii. Trenuję, no ja akurat prawie codziennie coś robię z aktywnością fizyczną. Może nie jest to taki trening siłowy, ale zawsze to jest jakiś spacer, krótka gimnastyka, także codziennie ta aktywność fizyczna jest w moim życiu. I co więcej, ja bardzo rzadko choruję, mam nadzieję, że teraz tego nie wykraczę, ale naprawdę cieszę się dobrą odpornością i też wiąże to wszystko właśnie z moim stylem życia, z dietą, aktywnością, suplementacją, taką jak witamina D, która jest również w naszych fundamentach, jak kwasy omega-3, które również w formie oleju są najlepiej przyswajalne przez. Organizm. Ale pamiętajcie, ryby, tłuste ryby, również powinny pojawić się w naszej diecie. To jest również świetne źródło kwasów omega-3. Także dwie porcje na tydzień, jak najbardziej. Jeżeli lubicie, to zachęcam do włączenia. Przejdźmy do kolejnego makroskładnika, jakim są węglowodany. Najpierw sobie to troszkę usystematyzujemy. Węglowodany dzielą się na węglowodany proste i złożone. Węglowodany proste to jest na przykład cukier w cukierniczce, cukier dodany wszędzie do wszystkich produktów, takich jak słodycze, ale też szynka czy też chleb niestety. Cukier niestety jest wszechobecny i w wielu produktach spożywczych go znajdziemy jako konserwator, ale również jako polepszacz smaku. Dzięki temu dodatkowi, Łatwiej nam jest zjeść więcej produktów właśnie z dodatkiem cukru. Jest on wysoko smakowity, dlatego też ciężko się oderwać od jedzenia produktów z cukrem, a najciężej od produktów, które są połączeniem cukru i tłuszczu. Bo przykładowo sneakers, popularny batonik, to nie jest sam cukier, to również duża, duża dawka tłuszczy nasyconych, tłuszczy trans, więc nie zapominajmy o tym, że nie tylko cukier jest szkodliwy, ale też te niezdrowe tłuszcze nasycone. Także tego musimy się wystrzegać. Oczywiście, jeżeli raz na jakiś czas się pojawi, Kawałek ciasta na urodzinach albo sneakers, akurat mamy ochotę tego dnia na sneakersa bardzo dużą i sobie pozwolimy na niego. To też świat się nie wali. To nie oznacza tego, że cały nasz wysiłek idzie na marne, ale pamiętajcie, no nie możemy sobie codziennie tak tego tłumaczyć, że. Czujemy, że nasz organizm tak się domaga słodkiego. Czasami tak słyszę takie stwierdzenie, w ogóle zapytanie, czy istnieje coś takiego, że organizm się domaga cukru, albo czy istnieje takie powiązanie w organizmie, że do kawy musi być coś słodkiego, że to tak wtedy lepiej organizm pracuje. Oczywiście są to mity. To jest po prostu nasz nawyk, że codziennie, kiedy pijemy kawę, dodajemy sobie coś słodkiego. Ale każdy nawyk można też zmienić w lepszy nawyk, czyli zamieniając na przykład Snickersa na batonik, który ma dobry skład. Przykładowo w lidlu, chyba w Biedronce, w żabce na pewno są takie batoniki dobra kaloria. One mają dobry skład, tak jak nazwa akurat mówi tutaj producent nie oszukuje. Mamy w składzie przeważnie orzechy, jakieś daktyle suszone, śliwki, przeważnie 3, 4, max 5 składników, więc prosty skład. I nie mamy tutaj dodatku cukru ani syropu glukozowo-fruktozowego, Czyli też zamiennika cukru, tylko właśnie za słodycz odpowiadają owoce suszone. I jest to zdecydowanie lepszy wybór niż właśnie taki tradycyjny batonik. Co więcej. Te batoniki zdrowa kaloria są teraz pakowane, może dobra kaloria, są teraz pakowane na przykład w Lidlu po 6 sztuk. E, czyli w opakowaniu jest 6 takich malutkich batoniczków. Jeden batoniczek ma około 80 kalorii. Więc wystarczy, że zjemy sobie jeden, maks 2 takie mini batoniczki, i nie zaburza nam to całego efektu odchudzania. Więc dla osób, które mają problem z jedzeniem, słodyczy, za dużo ich jedzą, to pierwsza rzecz, nie kupujcie ich na zapas. Ja sama po sobie widzę, że jeżeli wiem, że w domu mam rafaello albo Ferrero Rocher, to zjem je zapewne. Dlatego żeby nas nie kusiło, pozbądźcie się z szafek właśnie takich pokus i zamieńcie je na na przykład tą dobrą kalorię. Albo na owoc, jabłko, banana, winogrona. To na pewno będzie dobry krok ku zmianie. Część osób do cukrów prostych zalicza również e, owoce, no bo jest tam w nich fruktoza i glukoza, także cukry proste. Natomiast owoce to nie są tylko te składniki, ale również błonnik pokarmowy, woda, witaminy, składniki mineralne. Także nie. Nie łączmy tego w ten sposób, że sneakers równa się jabłko, że to jest to samo, cukry proste, bowiem w Snickersie nie mamy błonnika pokarmowego, wody, substancji też antyoksydacyjnych, tylko wręcz na odwrót, w Snickersie mamy substancje prozapalne. To one w nadmiarze jedzone prowadzą na przykład do cukrzycy typu drugiego, do otyłości, do nadciśnienia. Także tutaj mamy dwie różne kwestie i ja osobiście zalecam w dietach owoce, bowiem tworzą one nam też objętość w całym posiłku. Wyobraźcie sobie 100 gramów żelek na przykład i 100 g. Jabłka. No, zdecydowanie większa objętość w miseczce będzie tego jabłka. Mamy też takie poczucie, że możemy bardziej się najeść niż żelkami. Poza tym po żelkach szybko będzie spadek energii, spadek glukozy, dlatego tutaj lepszym wyborem zdecydowanie będą owoce. Mamy też węglowodany złożone, czyli makaron razowy, kasze gruboziarniste, ryż brązowy i ziemniaki na przykład. Ziemniaki również do tej grupy zaliczamy i ziemniaki to produkt, który jak najbardziej może, a nawet powinien, jeżeli ktoś lubi, pojawić się w diecie redukcyjnej, jeżeli chcemy schudnąć. Ziemniaki mają wysoki indeks sytości. Są takie produkty, które właśnie się nim charakteryzują, takie jak pierś z kurczaka, jak jabłka, cytrusy, pomarańcze właśnie. Gdzie po zjedzeniu takiego posiłku, który zawiera właśnie jeden z tych składników, na przykład ziemniaki, czujemy się na jedzeni przez dłuższy okres czasu, więc ziemniaki spokojnie można jeść i i osiągać właśnie swoje cele, ale tutaj uwaga, powinny być to ziemniaki ugotowane z dodatkiem, na przykład koperku, a nie ziemniaki w formie takich chipsów ziemniaczanych, podsmażane, okraszane jakimś tłuszczem, albo pire, gdzie mamy jeszcze dodatek masła, mleka. No tutaj już kaloryczność takiego produktu zdecydowanie jest większa. Natomiast ziemniaki ugotowane i posypane koperkiem jak najbardziej tutaj mogą się sprawdzić. Co do reszty węglowodanów to starajmy się wybierać te ciemne wersje, tak? Czyli makaron ciemny, ryż brązowy, kasze te grube, pęczak, gryczana Orkiszowa, one charakteryzują się tym, że mają więcej błonnika, który nas syci na dłużej. Dodatkowo błonnik odżywia naszą mikrobiotę jelitową. I dzięki temu też nasze samopoczucie będzie lepsze. Także nie chodzi tutaj o to, że ciemne produkty, takie jak nie wiem, chleb żytni, ma mniej kalorii niż chleb pszenny, ale chleb pszenny ma bardziej charakter prozapalny, pszenica nie jest, nam jakimś, nie, nie jest dla nas jakimś niezbędnym składnikiem, dlatego tutaj te zamiany są dla naszego zdrowia, dla naszej sylwetki korzystne. Uwaga, co w przypadku, kiedy chcemy odchudzać się albo chcemy zadbać o swoje zdrowie, ale mamy problemy z przewodem pokarmowym, na przykład refluks, albo stany zapalne jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę leśniewskiego krona. W takim przypadku zalecana jest jednak dieta łatwostrawna, a dieta łatwostrawna opiera się na tych oczyszczonych węglowodanach, czyli na przykład pieczywie pszennym, kaszy mannej, kuskus, kaszy tych drobnych kaszach, makaronie pszennym i ryżu białym. Także wtedy no, musimy wybrać mniejsze zło, czyli jednak zająć się tym stanem chorobowym, możemy mieć deficyt kaloryczny, możemy liczyć kalorie i też chudnąć. To nie jest. Tak, że chleb żytni to jest na odchudzanie, a na przykład ktoś nie cierpi chleba żytniego i po prostu go to bardzo zniechęca do diety. No to niech taka osoba je chleb pszenny, ale dodaje dużo warzyw, bo na przykład lubi warzywa, lubi owoce, inne produkty, które są źródłem błonnika i też innych witamin, składników mineralnych. Także zawsze jest jakieś wyjście i ważne jest to, żeby dopasowywać ten nasz sposób żywienia pod nas, żeby nie sugerować się jakąś gotową kartką, którą znajdziecie w internecie, że żeby schudnąć, to pierwszy dzień jemy same jabłka, drugi same, same ziemniaki, trzeci y, tylko jogurt i później przez trzy dni nic, no bo wiadomo, na początku będzie efekt, tak? Bo dużo wody też schodzi z naszego organizmu, niekoniecznie tkanki tłuszczowej, y, ale co potem? Musimy później jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Dlatego tak ważne jest y, uczenie się tych nawyków żywieniowych i wprowadzanie tego, co właśnie tutaj przekazuję. Teraz stwierdzenie, które bardzo, bardzo często słyszę. Otóż brzmi ono tak. Y, droga pani, nie jem już węglowodanów, nie jem ziemniaków, makaronu, ryżu i w końcu schudłam, schudłem. Przeważnie dzieje się tak z tego powodu, że przyjmujemy mniej kalorii, czyli znowu wracamy do podstaw, do pierwszego fundamentu. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego fundamentu, to zapraszam do nadrobienia pierwszego fundamentu, który mówi o zapotrzebowaniu kalorycznym i o tym, że do redukcji masy ciała najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Czyli jeżeli nasze zapotrzebowanie kaloryczne to 2000 kilokalorii, to musimy przyjmować mniej, czyli na przykład 1700 kilokalorii, albo 1600 kilokalorii. Także nie obwiniajmy tutaj węglowodanów, tych złożonych, które są dobre dla nas za to, że że mamy nadprogramowe kilogramy, bo uwierzcie, nie tyjemy od kanapki z szynką i z pomidorem, ale od alkoholu, który często jest pity w dużych ilościach, od ciast, ciasteczek, chipsów, fast foodów i od braku aktywności fizycznej. Więc chleb, ziemniaki, ryż mogą pojawić się w diecie odchudzającej ale no, musicie też mniej więcej kontrolować tą ilość, więc jeżeli liczycie sobie kalorie, makroskładniki w jakiejś aplikacji na telefonie, na przykład Fitatu, to ustawcie sobie właśnie węglowodany jako takie 45% waszego zapotrzebowania, max 50. Czasami 40% też jest w porządku dla niektórych osób. To wszystko zależy od danej osoby, bo na przykład ktoś może mieć takie smaki, że woli na przykład więcej jeść produktów białkowo-tłuszczowych, czyli na przykład jajek. Awokado, i to mu bardziej smakuje niż węglowodany, niż ryż, niż makaron. Po prostu takie są jego preferencje żywieniowe. Także jeżeli mniej lubicie węglowodany, to ustawcie sobie je jako 40%, jeżeli więcej wolicie ich w diecie, to jako 45% czy też 50%. Podsumowując, unikajcie węglowodanów przetworzonych. Węglowodanów, gdzie mamy dużo pszenicy, mąka pszenna, kajzerki, jakieś bułeczki pszenne, pity, właśnie takie wyroby cukiernicze. To, to są produkty, które średnio wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie, natomiast nie musicie rezygnować z tych dobrych węglowodanów. Włączcie sobie fajną kaszę gryczaną albo makaron ze strączków na przykład. Teraz jest popularny w Lidlu, w Biedronce go znajdziecie. To też wam fajnie urozmaici dietę. Im bardziej różnorodna dieta, tym nasza mikrobiota jelitowa jest bardziej zróżnicowana. Także nie zamykajcie się na przykład tylko na kaszę gryczaną, ale kombinujcie spróbujcie może kaszy orkiszowej albo miksu kasz, który też znajdziecie w popularnych sklepach. To również urozmaici wam całą dietę. Przechodzimy sobie do kolejnego makroskładnika, czyli tłuszcze. To nie jest tak, że wszystkie tłuszcze są złe i jeżeli chcemy schudnąć, jeżeli chcemy się dobrze czuć, to musimy wszystkie tłuszcze wyrzucić z diety. Niedobór tłuszczy może powodować problemy z hormonami, zatrzymanie się miesiączki, problemy z kośćmi, ze stawami, także tutaj są to składniki bardzo potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania. Dlatego nie rezygnujmy z tłuszczy, ale wybierajmy te dobre tłuszcze. Dobre tłuszcze to nienasycone kwasy tłuszczowe, gdzie je znajdziemy, Przede wszystkim w olejach roślinnych, czyli w oliwie z oliwek, w oleju rzepakowym, oleju lnianym, dodatkowo w orzechach. Tutaj możecie wybierać, jakie chcecie orzechy, tylko pamiętajcie, nie kupujcie orzechów solonych, prażonych, takich w puszce, wiecie, te orzechy ziemne. Oczywiście są one smakowite, ale no to tutaj już to traktujemy jako coś, coś niezdrowego, bardziej przetworzonego, taki junk food, można powiedzieć. Także tutaj orzechy takie jak orzechy nerkowca, makadamia, brazylijskie, włoskie jak najbardziej mogą się pojawić. Jeżeli jesteśmy przy temacie orzechów, to nasiona, pestki. Nasiona słonecznika, pestki dyni dodawane do sałatki również super źródło kwasów tłuszczowych. Jeżeli lubicie awokado na przykład paste z awokado, guacamole, to również może się to pojawić w diecie, na przykład zamiast masła, które jest źródłem tłuszczy nasyconych i też zobaczcie, że masło na 100 gramów ma 800 kilokalorii, natomiast pasta z awokado ma na przykład 250 kilokalorii, humus, którym możemy sobie posmarować pieczywo, ma też 250-300 kalorii. Dzięki temu zaoszczędzamy te kalorie. I jeżeli naszym celem jest redukcja masy ciała, no to w łatwy sposób możemy troszkę przyoszczędzić właśnie tych kalorii i nie smarować chleba masłem, ale jakimś zamiennikiem. Jeśli chodzi o tłuszcze, zdrowe kwasy tłuszczowe, to również nie sposób tutaj wspomnieć o tłustych rybach, które są wręcz skarbnicą tych prozdrowotnych związków łosoś, pstrąg tęczowy, makrela, tuńczyk, śledzie. Tutaj możecie wybierać, rotować te produkty. Pamiętajcie, żeby je jeść dwa razy w tygodniu. Porcja to 120 do 150 g i dzięki temu zadbacie o swoje serce, mózg. Pamiętajcie, że kwasy omega-3 warto również suplementować, bo ciężko jednak dostarczyć z diety ich odpowiednią ilość. Dlatego w fundamentach zdrowia mamy omega oleum forte. Tutaj może część z was już kojarzy ten produkt. Zawiera on bardzo dużą ilość kwasów omega-3 na porcję, czyli tych kwasów EPA i DHA. Jest to bardzo ważne, bo dawka, która ma działanie terapeutyczne, to jest aż 1000 mg EPA plus DHA. Natomiast tutaj na porcję znajdziemy prawie 2000 mg. Także jest to naprawdę skondensowane źródło kwasów omega-3. Dodatkowo są one w formie płynnej, co również ułatwia wchłanianie tych składników przez organizm. Wejdźmy sobie teraz do konkretnego przykładu. Mamy kasię. Kasia ma 40 lat, ma 160 cm wzrostu. A jej masa ciała to 80 kg. Co najpierw robimy? Obliczamy zapotrzebowanie, czyli wpisujemy w internet CPM, całkowita przemiana materii. Tam podajemy wszystkie informacje i wychodzi nam jakaś wartość. Przykładowo jest to 2000 kilokalorii. I teraz musimy odjąć trochę kalorii, aby być w deficycie. Czyli załóżmy, odejmujemy 300 kilokalorii i mamy 1700 kilokalorii. I to na początku powinno nam wystarczyć. Uwaga. Kalkulatory to tylko maszyny, więc musimy tutaj testować i próbować, czy na 1700 kalorii będziemy chudnąć, bo dla jednych będzie to odpowiednia kaloryczność, dla innych będzie to jednak za duża kaloryczność, a dla innych za mała, bowiem nie będą mogli wytrzymać na takiej kaloryczności i zaczną podjadać. Także no od, czego, od czegoś trzeba zacząć, ale tutaj Testujemy i próbujemy znaleźć naszą idealną kaloryczność. Załóżmy, że Kasia spożywa 1,6 g białka na każdy kilogram należnej masy ciała, czyli 160 cm odjąć 100, zostaje 60 kg należna masa ciała razy 1,6 i wychodzi nam w zaokrągleniu 100 g białka dziennie. Dodatkowo dobieramy sobie tłuszcze, tutaj 30-35% zapotrzebowania, tak możemy sobie na przykład fitatu wpisać, a reszta to węglowodany dane, czyli uzupełnienie diety. Dlaczego mówię o tym fitatu, o kalkulatorze, który liczy nam kalorie? Na początku nie mamy za bardzo pojęcia, który produkt ma ile kalorii. No bo skąd mamy wiedzieć, ile kalorii ma kromka chleba, banan, pomarańcza czy tam serek? Dlatego ten kalkulator kalorii jest pomocny, przynajmniej na początku, żeby mniej więcej nauczyć się co ile kalorii może mieć? Bo często są niestety przypadki, że nam się wydaje, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, a tak naprawdę nie jesteśmy. Bo na przykład w weekend zjemy coś więcej, albo nie wliczamy kawy z dużą ilością mleka, albo cukierka, ciastka. No, wszystkie produkty muszą być wliczone i później. Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś jest na diecie i nie chudnie. I dlaczego nie chudnie, skoro jest na diecie? Dlatego zachęcam przynajmniej przez dwa tygodnie zainstalować sobie taką aplikację Fitatu w telefonie i wliczać wszystkie produkty. Produkty, które spożywamy w ciągu dnia. Można tam też skanować produkty, skanować kody kreskowe. Jest duża baza produktów, jest to darmowa aplikacja, także zachęcam do skorzystania z niej. I co teraz powinna zrobić Kasia? Uzbroić się w cierpliwość i trzymać się deficytu kalorycznego oraz tych makroskładników. Nie przejmujcie się, jeżeli nie zawsze uda Wam się spełnić te wszystkie normy na białka, tłuszcze, węglowodany, bo jednego dnia może być więcej białka, troszeczkę, a trochę mniej tłuszczy, albo więcej węglowodanów, a trochę mniej białka. Najważniejsze są kalorie, czyli tego musimy się trzymać, że ma być na przykład te 1700 kcal. I jeśli miałabym powiedzieć, który z tych makroskładników jest najważniejszy, to białko. Zwracajcie uwagę, żeby białko się zgadzało, czyli było na tym poziomie, który sobie obliczycie, i kalorie, żeby się zgadzały. I później obserwujemy nasz organizm i notujemy, czy jest na przykład kilogram mniej po dwóch tygodniach, czy coś się w ogóle zmienia, czy ta kaloryczność jest dobrze dobrana. Kochani, chciałabym podsumować ten drugi fundament zdrowia. Pamiętajcie, że jest on niezbędny do przeprowadzenia redukcji masy ciała, bowiem między innymi dba o naszą mikrobiotę jelitową, o nasze jelita ich zdrowie. Jeżeli mikrobiota jest zaburzona, mamy za dużo tych złych bakterii, a za mało dobrych bakterii, no to redukcja masy ciała może nie zachodzić albo może być bardzo utrudniona. Dlatego tak ważne jest działanie od środka i zadbanie o nasze zdrowie w środku, a dopiero później odchudzanie się, redukcja masy ciała. Oczywiście da się to wszystko połączyć, tak? czyli dobierać dobre produkty, zdrowe tłuszcze, oleje, orzechy, ryby, tłuste, warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty węglowodanowe, czyli na przykład chleb żytni na zakwasie, makaron razowy i być w deficycie kalorycznym, czyli troszeczkę mniej tych kalorii przyjmować niż nasz organizm potrzebuje. Także. To jest takie podsumowanie, myślę, tego drugiego fundamentu. Dajcie znać w komentarzu, czy już kiedyś próbowaliście używać fitatu, i jak Wam to wychodziło, takiej aplikacji do liczenia kalorii. Jestem ciekawa, czy już ktoś słyszał o niej wcześniej, czy jest to dla Was zupełnie, zupełna nowość. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Jeżeli ten materiał był pomocny, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, bardzo nam to pomaga w Docieraniu do coraz większej ilości osób. Do zobaczenia, cześć!